Witamy w kolejnym odcinku Goal Line TV, powered by the Outlaws. Dzisiaj wyjątkowo nagrywamy w Maskarada Pub na Wrocław Outlaws Super Bowl Party. Chris Jasiak i Krzysztof Wydrowski. Dzisiejszy wieczór rozpoczęliśmy projekcją filmu Niepowstrzymani, produkcji HBO. O tym filmie mówiliśmy już wam w poprzednim odcinku Goal Line TV. Ta produkcja zaskoczyła nas pozytywnie. Jak ci się, Chris, podobał film? Bardzo dobry film, pokazując całą ścieżkę, jak w ubiegłym roku Seahawks Gdynia doszli do mistrzostwa PLFA. Tak, tak. Fajny dobór bohaterów moim zdaniem. Co sądzisz o Krzyśku Skrabaczu i pięknym kawalerze Bambu Krzysztofku? Na pewno to są bardzo ciekawe postacie i najbardziej kolorowe postacie z tej całej grupy. Swój wkład w to wszystko mieli. Mi chyba najbardziej podobał się Marcin Bluma. Tutaj dołożone napisy do niego. Powiem ci szczerze, że ja, jak mieliśmy zgrupowanie kadry, też miałem problemy, żeby go zrozumieć. Mieliśmy dużo problemów, musieliśmy sobie pokazywać rzeczywiście tutaj slant, tam post, tak. Było ciężko, ale Marcin wkłada bardzo dużo serca w to, co robi. Mimo swoich ograniczeń, swoich limitów, naprawdę gra na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Widać bardzo duże zaangażowanie z jego strony. I bohaterska postać, ja bym powiedział, z mojego punktu widzenia, bo pomimo, że ma takie przeszkody przed sobą, daje z siebie wszystko i osiąga ogromny sukces. Nie tylko na boisku, ale też w życiu prywatnym. Gratulacje, Marcin! Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, żeby obejrzeć Super Bowl. Seahawks vs. the Patriots. Ale w tym tygodniu także NFL rozdało swoje najważniejsze nagrody. MVP, Offensive Player of the Year i Defensive Player of the Year. Tak, mamy też Defensive Rookie of the Year, Offensive Rookie of the Year. Bardzo dużo różnych nagród. Powinniśmy tutaj zacząć... O! Zapraszamy! Co ty myślisz o NFL MVP? Aaron Rodgers. Było to zaskoczenie dla ciebie? Aaron Rodgers, powiem ci tak, nie było to zaskoczenie, ale ja liczyłem na J.J. Watta. J.J. Watt w tym roku dominował, pokazywał naprawdę świetną grę. Nie nagrodzili go odpowiednio. Liczyłem, że w końcu po Lawrence Taylorze ktoś zdobędzie z defensywy MVP. Ale Lawrence Taylor wygrał ten MVP w 1985 roku. To już tyle lat, 30 lat prawie mamy bez defensive player jako MVP. A J.J. Watt był drugi w głosowaniu i był defensive player of the year, tak? Zgadzam się z tobą. Mimo, że jestem ofensywnym gościem, jestem ofensywnym zawodnikiem, ofensywnym trenerem, to mimo wszystko stawiałbym w tym roku na J.J. Watta i słuchaj, jako Defensive Player of the Year postawiłbym na Justina Houstona. Jego 22 saki w tym roku zostały zupełnie przemilczane, zupełnie przykryte przez dyspozycję, którą miał J.J. Watt. Tak, nikt tego nie widział. Natomiast ze strony offense, czy jest dla ciebie zaskoczenie DeMarco Murray, Offensive Player of the Year? Taki sezon, jaki on miał dla Dallas Cowboys. Rekordowe, 7 meczów z rzędu, ponad 100 yardów, żeby rozpocząć sezon. Super. Tutaj nic dać ci ująć, jesteś wielkim fanem Cowboys. Oddaję ci tutaj, DeMarco Murray miał świetny rok. Jak smakowała ci tequila? Super. Chodzi jak zawsze. No wiesz, ja jestem z Arizony, czyli tequila to była podstawa. Nie jedną walkę przegrałem z tequilą, a pamiętam moją najgorszą walkę z tequilą. To wtedy, jak zostałem wybrany jako walk-on do University of Arizona i wtedy wyszliśmy z kolegami i to, co się stało wtedy z tequilą, wolę o tym nie pamiętać. No właśnie, grałeś na University of Arizona? Tak. Jak to jest grać w kolegium, pierwsza dywizja? Powiem ci, że to jest coś zupełnie innego. Jak idziesz high school, no to masz tam jakąś grę, uczy się i tak dalej. Division 1 NCAA to jest o rząd wielkości wyżej. Szybciej, mocniej, twardziej, to jest zupełnie coś innego. To jest już jak praca. Bo ja pamiętam, że mieliśmy treningi, zanim weszliśmy do trenera o 14, przeszliśmy przez position meeting, przeszliśmy przez trening i tak dalej, kończyliśmy o 22, dzień w dzień. To jest normalnie jak praca już na tym poziomie, co nie dziwić się, bo taki program jak football at University of Arizona, to on zarabia dla uniwersytetu 70-80 milionów dolarów rocznie, czyli to jest bardzo poważna sprawa. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby obejrzeć Super Bowl. Seahawks vs. Patriots.
i ty, i ja typujemy, że Seahawks wygrają ten mecz. Natomiast kogo ty widzisz tutaj jako MVP? Powiem ci tak, w zeszłym tygodniu zatypowałem Seahawks. Dalej wydaje mi się, myśląc głową, że wygrają Seahawks. Natomiast myśląc sercem, chciałbym, żeby wygrali Patriots. Jednak jestem ofensywnym gościem, nie defensywnym gościem, więc kibicuję Patriots. Tym bardziej, że mamy tam dwóch prawie Polaków. Gostkowski i Gronkowski. Gronkowski z Arizona. Tak jest. I to będzie mój tip na MVP. Jeśli mieliby wygrać Patriots, obstawiam Gronk. Spike it! Dzisiaj nagrywamy nasz Super Bowl Special prosto z Maskarada Pub. Nie ma z nami Krzyśka Krzemienia, w związku z tym przedstawiamy wam nową osobę, specjalnego korespondenta Mateusza Gubera. Mateusz Guber, jedyny człowiek, który w lato idzie się kąpać do basenu we własnym swetrze. A gdzie Mateusz? Nie wiem, nie widzę go, ale później go znajdziemy. Witam państwa, ja nazywam się Mateusz Guber i dzisiaj specjalna relacja z Super Bowl Party wraz z Outlast Wrocław w klubie Maskarada. Wraz ze mną ten tutaj przystojny kawaler to Dariusz Poźniak, ofensywny liniowy Wrocław Outlaws. Witaj Darek. Siema. Darek, jak widać, bardzo ci się podoba Super Bowl Party. Czy możesz nam powiedzieć, co ci smakowało dzisiaj najbardziej? Pizza, piwko i burger. A z czym jadłeś burgera? Z frytami. Widzę, że bardzo lubisz. A teraz chciałem się Cię zapytać o temat bardziej związany z futbolem. Wynik jak na razie 0-0. Powiedz mi, która drużyna jest bardziej przekonująca w tym meczu dla Ciebie? Dla mnie dużo bardziej przekonujący jest Seahawks Gdynia. Seahawks. Dla mnie jest Seahawks defensywa. Jednak od razu po pierwszym incie pokazała, na co ich stać. Patrioci muszą znaleźć jakiś sposób na Seahawks, więc będzie to bardzo dobry mecz do samego końca, ale myślę, że Seahawks jednak zwycięży. Dobrze, widzę, że jesteś kolejnym fanem Seahawks. Tutaj bardzo mnie to cieszy ze względu na to, że prawdopodobnie przegrają i będzie tutaj więcej płaczących zawodników, tak? Natomiast chciałem się jeszcze zapytać, czy możesz wytłumaczyć tutaj wszystkim teraz, skąd się biorą akcje ofensywne Seahawks? Akcje ofensywne Seahawks to jak w każdej drużynie, zaczynają się od linii. To jest najważniejsza pozycja jednak w futbolu. Który z liniowych wywarł na to największe wrażenie? Wszyscy. Na razie dwie akcje przeprowadzili, więc nie odpowiem dokładnie na to pytanie, ale dla mnie cała linia Seahawks jest bardzo dobra i pokazują, na co ich stać. Dobrze. W takim razie kto wygra ten finał? Seahawks, tak? Jaki wynik typujesz? 17 do 12. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Dariusz Poźniak, ofensywny liniowy Wrocław Outlaws. Jesteśmy w przerwie. Seattle świetny, a końcówka świetny. Tu jest drill, a w zasadzie half a minute drill. Co sądzisz o tym, Chris? No, widzieliśmy dwa two-minute drills. Brady, mając 2 minuty, zdobył touchdown. Russell Wilson, mając 30 sekund, zdobył touchdown. Troszeczkę niespodziewane, patrząc na to, co Russell Wilson i Seattle robią na ofensywnie przez cały mecz, ale poszli do swojej mocnej strony, tak? Czyli bieg. Marshawn Lynch i Russell Wilson. Rzucił on tylko dwa razy tak celnie oprócz tego touchdown w tej połowie, ale się skupili i udało im się w ciągu 30 sekund wyrównać ten mecz. Tak, świetny to minute drill. Po Brady bym się tego spodziewał, ale po Russellu Wilsonie nigdy. Naprawdę świetna gra Russella. Natomiast tak, patrząc co on robił do tej pory, to było tak średnio. Natomiast taki niski wynik, moim zdaniem, gra bardziej na Seattle. Obojętnie, co byśmy mogli powiedzieć, New England pokazuje też mocną defensywę dzisiaj, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o defensywę, to Seattle nadal ma przewagę. Przy niskim wyniku, przewaga dla Seattle. No i Seattle dostaje piłkę na początek drugiej połowy. To jest ważny, ważny argument za tym, że Seattle może wygrać ten mecz. Tak. Witam serdecznie ponownie. Tym razem moim gościem jest Bartek Migut, running back Wrocław Outlaws. Tutaj chciałem się go zapytać kilka pytań, między innymi takie. Bartek, czy możesz mi powiedzieć, który z zawodników grających dzisiaj w Super Bowl najbardziej jest hipsterem? Nie. Dlaczego? Nie, ponieważ tam nie ma hipsterów. Hipsterzy to cioty. No, a czy na przykład Edelman z Patriots?
życiu, nie, nie ma, nie, 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 to jest... To jest jeden z tych, którzy pokazują, że biały receiver dalej coś znaczy w NFL. Dziękuję bardzo. Tym razem porozmawiam z pierwszą damą Outlaws Wrocław, Kamilą Sieniutą. Witaj, Kamila. Cześć, witam Was. Kamila, chciałem Ci zadać jedno pytanie. Powiedz mi, która z zagrywek dzisiejszego ofensu Patriots zrobiła na Tobie największe wrażenie? Największe wrażenie zrobił na mnie zdecydowanie Tom Brady i... Tom jest ekstra. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Super Bowl, poza tym, że jest świetny mecz najlepszych drużyn NFL, to także to jest święto reklamodawców. 30 sekund reklamy podczas dzisiejszego Super Bowl kosztuje 4,5 miliona dolarów. Reklamodawcy płacą taką kasę, bo wiedzą, że mają gigantyczną widownię. A z ich strony też się wysilają, żeby były najciekawsze, najfajniejsze reklamy, jakie mogą przedstawić. Fany NFL patrzą, oglądają Super Bowl także nie tylko dla meczu, ale też żeby zobaczyć, jakie reklamy mogą wyjść w danym roku, bo to samo w sobie jest podtekst i jest pewien event związany z Super Bowl. Halftime show, Katy Perry, Gavin DeGraw. Katy Perry, ulubiona piosenkarka Kim Jong-una, jeśli oglądaliście interview, wiecie, o czym mówię. Natomiast Gavin DeGraw, sprawdźcie tego wokalistę, ja go naprawdę lubię. Mniej znany od Katy Perry, mniejsze cycki, ale naprawdę wart uwagi. Już, jest już po godzinie 4 rano, mecz dopiero się skończył, niesamowite emocje. Patriots 28, Seattle 24, do ostatniej sekundy losy się ważyły. Mateusz, co ty myślisz? No, wiesz co, wydaje mi się, że tutaj już wyniku nie odkręcimy.